Dobry wieczór, witamy serdecznie z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu 22 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, Warta Poznań, Korona Kielce, wynik 5-1. Gościem pierwszej części konferencji jest trener drużyny gości, pan Kamil Kuzera. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I proszę o podsumowanie tego meczu. No z mojej strony no, nie za dużo jest tu co podsumowywać. Mecz nam kompletnie nie wyszedł. Były momenty, które wydawać by się mogło dzisiaj, że łapiemy, powiedzmy, swój rytm gry, ale w tych momentach oddawaliśmy bramkę przeciwnikowi. Także na dzień dzisiejszy po tym meczu gratulacje dla Warty i zasłużenie wygrali. My dzisiaj naprawdę mieliśmy zbyt mało argumentów, zbyt dużo błędów po naszej stronie, żeby móc wycisnąć cokolwiek z tego meczu. Także jeszcze raz gratuluję. Refleksja na pewno duża, ale przede wszystkim motywacja do dalszej roboty, bo nic się tutaj nie skończyło, wręcz przeciwnie. Trzeba wyciągnąć wnioski i po prostu zakasać rękawy i pracować dalej. Cisnąć ile się da i wycisnąć z tej ligi jak najwięcej. Dziękuję, trenerze. Teraz jest do Państwa dyspozycji. Tradycyjnie proszę się przedstawić, podać nazwę redakcji. Ja będę udzielał głosu. Proszę bardzo. Dzień dobry, z tej strony Patryk Buda, redakcja Warta, kibica o klubie. Mam do Pana takie pytanie. Czy Wy przed tym spotkaniem, jako Korona Kielce, podchodziliście do tego meczu jako o mecz o 6 punktów? Bo jednak Warta w oczach wielu jest taką drużyną, która będzie walczyć o utrzymanie. A jeżeli jednak jesteście zamieszani w tę walkę o utrzymanie cały czas i czy Wy takie nastawienie przed tym meczem przyjeżdżając do Grodziska mieliście? Dziękuję. No na pewno dla nas każdy mecz jest sytuacja, w jakiej byliśmy przed rozpoczęciem sezonu i zdajemy sobie sprawę z tego, że dla nas każdy mecz jest o 6 punktów i naprawdę nie chcemy kalkulować, chcemy dać z siebie maksa w każdym meczu. Dzisiaj nam się to nie udało, ale za tydzień mamy moment do tego, żeby się odbić, ale musimy na to wszystko ciężko zapracować i po prostu jechać dalej tą drogą, którą sobie wyznaczyliśmy. Dzisiaj zimny prysznic, ale mam nadzieję, że ten prysznic nas orzeźwi. Dziękuję. Proszę bardzo. Mogę? Rafał Szumczyk, Polskie Radio FC. Panie trenerze, o Marcelego Zapytowskiego chciałem zapytać, bo o ile po meczu z Lechem Gdańsk też o to pytałem. Popełniał błędy, ale zachował czyste konto. O tyle dzisiaj 4 strzały celne i 4 pierwsze gole strzelone przez Wartę, a przy 5 golu Roberta Iwanowa. No to ewidentnie błąd Marcelego. Gdyby się nie pomógł, no to jeszcze tutaj źle obniżył znowu lot piłki. No i tutaj by chyba trzeba się zastanowić już nad tym, co z tą bramką robić. Na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej, dużo refleksji po tym meczu, bo to nie tylko tyczy się Marcelego i dzisiaj po prostu jako zespół popełnialiśmy dużo błędów i na pewno to przeanalizujemy i na pewno wyciągniemy wnioski, bo na tym to polega. Zresztą ja stawiam sprawę od samego początku naszej współpracy. Jasno, tak, jesteś dobry, zasługujesz na granie, to grasz. I dzisiaj też musimy patrzeć na to pod kątem innych chłopaków, którzy się starają, walczą o to, żeby grać. I ja podchodzę do tematu sprawiedliwie i przeanalizujemy tę sytuację z trenerem Tkoczem, bo on jest odpowiedzialny za bramkarzy i podejmiemy odpowiednie decyzje. Trudno szukać tutaj jakichś plusów, jeżeli to malutki Kacper Kostosz wszedł i strzelił go. No tak, no jak mówię, w całym tym meczu mieliśmy swoje momenty, w których wydawałoby się, że możemy wrócić do gry. Ale czegoś nam dzisiaj po prostu brakowało. Brakowało i oczywiście parę momentów dobrych było i jest się na czym zaczepić. Natomiast no, dzisiaj dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy sposób, w jaki dzisiaj traciliśmy bramki, jest po prostu niedopuszczalny. Jeżeli chcemy się liczyć tutaj w walce, to po prostu to musimy wyeliminować i nazywać rzeczy po imieniu, bo tylko tak możemy iść do przodu i to na pewno zrobimy. I to, co ja powiedziałem w szatni drużynie, tak, to dopiero tak naprawdę się to wszystko zaczyna i wiadomo, nie będę mówił tu, że dobrze, ale okej, przegraliśmy mecz, wyciągniemy z tego jak najwięcej.
Wiem, że ta drużyna potrzebuje ogromnego wsparcia, tak? I dziękuję też kibicom, którzy przyjechali. Naprawdę po takim meczu, gdzie ciężko szukać plusów, choć one w niektórych momentach meczu były, dostaliśmy słowa wsparcia i za to jestem mega wdzięczny i po prostu no, korona walczy do końca i jedziemy, trzymamy się razem i nie poddajemy się. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Witam Kowalski, nasi przyjaciele z Chorwice. W przerwie zimowej dużo zmianka drobnych w koronie było. Po 5 meczach mógł się pan pokusić o jakąś charakterystykę tych zmian. Przynajmniej 3 zawodników wychodzi w podstawowym składzie w poprzednich meczach. Inni na zmiany, inni jeszcze nie grają, także... No na pewno tą kadrę no, mamy silniejszą, tak? I troszeczkę więcej jakości mamy. I to rzeczywiście ci zawodnicy są, że tak powiem, wartością dodaną, bo w takim celu ich sprowadzaliśmy i swoją rolę odgrywają, podnoszą nam poziom w drużynie, ale przede wszystkim też trzon tego zespołu jest ten, który był. I progres tych chłopaków też jest spory, także no, ja jestem z tego powodu zadowolony. No, w dniu dzisiejszym po prostu wyszło. Dziękuję bardzo. Teraz krótka przerwa. Za chwilkę druga część konferencji z udziałem.